Niecodzienni goście odwiedzili Urząd Miejski. Jaś, Staś i Antoś to ostrowskie trojaczki, które przyszły na świat w listopadzie ubiegłego roku. Chłopcy osobiście pojawili się w urzędzie, by odebrać swój nowy pojazd, specjalny potrójny wózek. No na pewno wielkie zaskoczenie, lęk, ale i szczęście. No bo teraz najważniejsze, nie, że już są razem. No pierwszy moment zaskoczenie na pewno, duże. Ale teraz to już tak jak żona mówi, szczęśliwi jesteśmy. Bardzo, na pewno byśmy już nie oddali. Miło mi też przekazać dla Państwa ten prezent w postaci wózka. To jest wózek taki i na zimę i ma wymienne wózki na lato. Wiemy, że przy takim potrójnym szczęściu to są też potrójne wydatki. W związku z tym od naszego miasta przekazujemy ten prezent. Niech Wam dobrze służy, niech dobrze służy Waszym dzieciom. 28 grudnia w Ostrowie rozpoczęła się era elektromobilności. Do naszego miasta trafiły pierwsze 4 elektryczne autobusy Solaris Urbino 12, które jeżdżą już po trasach Ostrowa. Najpierw jednak zaprezentowano je na ostrowskim rynku. W autobusach można naładować telefon, skorzystać z mobilnego internetu. Jest także głosowy system zapowiedzi przystanków. Ostrów Wielkopolski otrzyma ponad 416 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę ulicy Zębcowskiej na odcinku od ulicy Budowlanych do Siewnej. Dzięki finansowemu wsparciu powstanie tam nowa nawierzchnia i chodnik. Całość inwestycji kosztować będzie 833 tysiące złotych. Początek roku i w Ostrowie. Tradycyjnie odbywa się koncert kolęd organizowany przez chór nauczycielski Stefana Wiechowicza pod dyrekcją Janusza Lipińskiego. Usłyszymy też Katarzynę Wieczorek, a przy fortepianie usiądzie Łukasz Kryjon. A całość poezją ubarwi nasza znana poetka Aleksandra Kiełbasza-Wuła. Serdecznie zapraszamy. Jest to koncert w ramach cyklu Prezydent Miasta Zaprasza.